Sekretne kody na naklejkach zdradzają wiele o owocach i warzywach. Jeśli na początku znajduje się liczba 3 lub 4, to zastanów się, czy chcesz je kupić. Zanim włożysz je do koszyka, przyjrzyj się uważnie. Supermarkety nie chcą, żebyś o tym wiedział. Kody, które się na nich znajdują, zdradzają całą prawdę. Kody PLU pomagają rozpoznać konsumentom produkty ekologiczne od tych modyfikowanych. Zdradzają również, czy do produkcji jedzenia zostały użyte chemiczne pestycydy. Skrót PLU oznacza Price Lookup. Ten system oznaczania powstał w latach 90. Jeśli na początku kodu znajduje się cyfra 9, to dobry znak. Oznacza to, że warzywa i owoce pochodzą z ekologicznych upraw. Nie są stosowane na nich sztuczne nawozu i modyfikacja genetyczna. Za żywność GMO odpowiada cyfra 8. Jeśli od niej zaczyna się kod, to informacja, że dane warzywo lub owoc został sztucznie ulepszony. Najgorszym wyborem są produkty z czterocyfrowymi kodami. Jeśli na pierwszym lub drugim miejscu znajdzie się cyfra 3 lub 4, to ważny sygnał. Produkt, który trzymamy w rękach, pochodzi z upraw, gdzie stosowane są pestycydy i inne chemiczne nawozy. Wiedziałeś o tym? Większość osób nie wie, że wózki w Lidlu mają taką funkcję. To ukryta funkcja, która bardzo ułatwia robienie zakupów. W tym filmie pokażę ci, jak z niej prawidłowo korzystać. Duże wózki w supermarketach mają kilka ukrytych funkcji, które zostały zaprojektowane z myślą o klientach. Rozglądając się po sklepie, zauważyłam, że większość osób nie ma o nich pojęcia. Poprawne korzystanie sprawi, że unikniemy w sklepie wiele stresujących i irytujących sytuacji. Nowe wózki w Lidlu na pierwszy rzut oka nie wyróżniają się niczym szczególnym. Jednak wprawne oko zauważy na dolnej części pojawiła się czerwona wajcha. To ona jest jednym z ukrytych udogodnień. Znajduje się pomiędzy tylnymi kołami wózka, pod samym dnem kosza. Wystarczy ją lekko pociągnąć do siebie. Po rozłożeniu powstaje dodatkowa przestrzeń na zakupy. Powstała ona z myślą o osobach starszych lub takich, które nie mogą dźwigać. Jej rozmiar idealnie pomieści dwie zgrzewki wody. Jest tak nisko, że nie trzeba się siłować z ciężkimi zakupami. Można bez problemu postawić je na wózku. Już więcej nie będziecie skarżyć się na ból pleców po dużych zakupach. Daj znać, z jakiego miasta nas oglądasz. Nie jest to jednak jedyna funkcja nowych wózków. Kolejna jest w górnej części, zaraz pod uchwytem do prowadzenia. Wystające części kosza to nie jest ozdoba. Większość osób wiesza na niej torby, jednak można wykorzystać je w innym celu. Pierwszym działem w supermarkecie jest ten z warzywami i owocami. Jeśli położymy delikatne produkty na dnie kosza, w trakcie zakupów możemy niechcący zgnieść je innymi produktami. Aby tego uniknąć, wystarczy przewiesić je za wystających wypustach wózka pomidory, owoce i delikatne wypieki będą tam bezpieczne. A ty bez obaw będziesz mógł wrzucać puszki i kartony na dno koszyka. Znałeś te funkcje koszyków? Korzystasz z nich na co dzień? Dodaj kilka kropel do gotujących się jajek, a skorupka zajdzie w całości. Nie będziesz już miał problemu z ich obieraniem. Jeśli zdarzyło ci się, że obieranie jajek wyglądało tak, to zapewniam cię, że to się zmieni. Trik na gotowanie jajek zagwarantuję, że już zawsze będziesz miał pięknie obrane jajka i bez wstydu będziesz mógł je podać gościom. Kupując jajka, każdy z nas chce, aby były świeże. Jeżeli naprawdę są świeże, po ugotowaniu ich pojawia się problem z ich obieraniem. A wystarczy odpowiednio je ugotować. Jajka łatwe w obieraniu to jeden problem, ale inny, równie częstym jest pękanie jajek. Dlatego wiele osób zamiast do gotującej się wody, Woli wkładać jajka najpierw do pustego garnka i zalewać je zimną wodą. Potem dopiero włączają kuchenkę i zaczynają je gotować. Dodają też sól. Jeśli jajko i tak pęknie, nie wypłynie całe do garnka. Ale co zrobić, żeby skorupka odchodziła od jajka? Rozwiązaniem jest jeden owoc cytryna. Weź jedną cytrynę i przekrój ją na pół. Potnij na plasterki albo Wyciśnij z niej sok. Wlej do gotujących się jajek. Cytryna uelastycznia skorupkę. Zapobiega to jej pękaniu. I ułatwia obieranie ugotowanych jajek. Tak, ugotowane jajka bez problemu obierzesz ze skorupki. Zamiast cytryny możesz dodać do gotowania jajek odrobiny octu. Osiągniesz ten sam efekt. Ja wolę dodawać plasterki cytryny lub sok z cytryny. Nie przechowuj żywności w pojemnikach po lodach, będziesz w szoku, co się z nimi dzieje. Pewnie nieraz myślałeś, że masz w lodówce lody, a okazało się, że w środku jest koperek. Wiele osób nie wyrzuca pudełek po lodach, zamiast tego wykorzystuje je w swojej kuchni. To ogromny błąd. Producent lodów nie przewidział takiego zastosowania dla pojemników. Wkładanie do nich resztek obiadu, mięsa, surówek lub zup może być niebezpieczne. Moja teściowa tak robiła, ale gdy jej powiedziałam o tym, natychmiast przestała tak robić. O co chodzi? Okazuje się, że niektóre produkty spożywcze oddziałują na pudełka. Ponowne używanie opakowań sprawia, że do żywności mogą przedostać się szkodliwe substancje chemiczne. Ciepła temperatura dania może wytrącić z niego chemiczne składniki. Pudełka po lodach nie nadają się do przechowywania na biału i jajek. Plastik sprzyja nam narzaniu się groźnych drobnoustrojów. Przetworzone mięso traci smak oraz właściwości odżywcze. Sery mogą zacząć brzydko pachnieć z W takim pudełku pleśnieją o wiele szybciej, ponadto jedzenie powinniśmy przechowywać w przezroczystych pojemnikach. Pudełka po lodach są barwione chemicznymi farbami. Jakość i zastosowanie tego plastiku nie jest przewidziane do ponownego zamrażania. Ten błąd podczas podgrzewania parówek popełnia wiele osób. Jeden szczegół sprawia, że stają się groźne dla zdrowia. Parówki przygotowane w ten sposób są szkodliwe. Szkoda, że producent nie informuje o tym na opakowaniu. Jeśli często jesz parówki lub podajesz je swoim dzieciom, słuchaj uważnie. Zwykle, gdy chcemy je zjeść, podgrzewamy je najczęściej w wodzie, choć czynność wydaje się prosta. To jeden szczegół jest niezwykle ważny. Temperatura wody nie powinna przekroczyć 130 stopni Celsjusza, najlepiej gdyby w ogóle nie doprowadzać jej do wrzenia. Parówki są wykonane z mięsa kategorii MOM, czyli mechanicznie oddzielonego od kości, jednak nie są wykonane w 100% z mięsa, w ich składzie znajdziemy również sól peklującą azotany i azotyny. To właśnie te składniki są powodem, dla którego nie wolno za mocno podgrzewać parówek. Wysoka temperatura sprawia, że zaczynają wytwarzać związki rakotwórcze, takie jak nitrozoaminy. Potencjalne czynniki rakotwórcze zawarte w produktach mięsnych obejmują składniki naturalnie w nim występujące, ale również powstające przy obróbce cieplnej. Należą do nich żelazo, azotany i azotyny. Aminy heterocykliczne oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Parówek również lepiej nie smażyć i piec. Podczas takiej obróbki temperatura również jest za wysoka. Jeśli parówka zaczyna pękać, to znak, że substancje w jej składnikach zaczęły pracować. Właśnie takich kiełbasek nie powinniśmy serwować swojej rodzinie. Parówki najlepiej podgrzewać w wodzie o temperaturze 70 stopni. Jeśli robimy to w mikrofalówce, wystarczy im mniej niż 30 sekund.